Postaram się dzisiaj nie nadepnąć na zbyt wiele odcisków, bo dzisiaj będziemy recenzować film, który jest częścią dzieciństwa wielu, naprawdę wielu osób, w tym i mnie, a jest to Bambi. Uznałem, że skoro widzę ludziom nudzą się powoli moje generatywne recenzje, zrobię chociaż raz coś pozytywnego. Film powstał w 1942 roku i był bazowany na książce, której w Polsce raczej nie uświadczymy. Co opowiadać fabułę? Po prostu rodzi się jakiś dzieciak, jeleń, nie wiem jak to się nazywa, koziołek. I tu mój pierwszy problem z tym filmem. Czemu jelenie szefują lasem? W Królu Lwie to przynajmniej miało trochę więcej sensu, bo lew jest na szczycie łańcucha pokarmowego. A jeleń? Jeleń to taka popierdółka, która co prawda może walnąć rogami i to ostro, ale pada ofiarą praktycznie każdego drapieżnika. Nasz główny bohater Bambi ma tytuł małego księcia. Skąd ja to wiem? Otóż stąd! Dzień dobry, mały książę! Dzień dobry, mały książę! Dzień dobry! Tutaj taka ciekawostka. Wiecie, że aktorka dubbingująca tego kicajca w pierwszej wersji brała udział w Powstaniu Warszawskim? Najpierw może opiszę muzykę i wizualia tego filmu, bo fabuły na razie za bardzo nie ma. Film jest, powiedziałbym, elegancki. Mógłbym sobie to zaczynać w dowolnym momencie i cykl leci na ścianę obraz. Animacja jest naprawdę urokliwie dziwna ze względu na okres czasu, w którym powstał film. Na przykład, patrzcie na to. Natomiast muzyka jest co najmniej zastanawiająca. Mamy tutaj bowiem te chórki, które chyba każdy uwielbia, ale... Szczerze czy tylko ja się trochę nieco ich bałem? Bambi przeżywa w lesie genialne przygody, takie jak próba przejścia przez chłodę albo szukanie trawy. Tak naprawdę to oglądanie tej części filmu jest jak jedna z tych kompilacji uroczych zwierząt, ale animowana, momentami przechodząca w nieco bardziej poważny film dokumentalny o jeleniach. Animowany. A później docieram do słynnej sceny, gdzie pojawia się Zuch. Zaczyna strzelać i matka Bambiego zostaje zastrzelona. Kanibalistyczny! Pewnie czekacie na to, jak powie aktor: o mój Boże, popłakałem się, czy co, ale wiecie co? Tylko mnie zastanawia, co gadają ci myśliwi, jak strzelają? Dawaj, synek! Tatuś, nie umiem! Daj ty patrz, jelenie lecą! Daj spokojnie, może kto to zrobi? Poszło, chętnie! Ale co, jak to nie byli myśliwi? Może to był jakiś koleś, który strzelił ją z karabinu na usypiające strzałki, a potem zabrał ją do domu i trzyma teraz jako zwierzaka? Nie pomyśleliście o tym, a powinniście. Bambi dorasta i staje się kozłem, tak chyba nazywają się dorosłe jelenie i to trochę to nie ma sensu. I musi wywalczyć o prawo do swojej partnerki z innym jeleniem, ale najpierw ta dziwna sowa musi zrobić kurwa to. Tak sobie idziesz, no i rozmyślasz, nie patrzysz ani w lewo, ani w prawo i nagle wpadasz prościuteńko właśnie na nią. Juhu! Po kolejnej piosence, w sumie chyba mojej ulubionej. Zgadnijcie, kto znowu się pojawia. Minister środowiska, profesor Jan Szyszko, w studiu Sygnału. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Witam serdecznie, szczęść Boże, samego do rana. I tym razem ma ognicho i psy. Nie, bo ja nie gryzie, on się tylko bawi. Ale i tak nam się udaje. Uchu, połowa lasu spalona, wiele zwierząt umarło, ale Bambi jest cały i jeszcze są nowe dwa, o Boże, nie. Co mam powiedzieć, to jest nadal przyjemny film. Starsi mogą docenić bardzo ładną szatę graficzną, a dzieci rechotać z jeleni i żartów pokroju tego. Cały świat wiruje. Ale tak, Bambi to naprawdę przyjemny film dla szczeniaka i fajnie byłoby, gdyby Disney zrobił sequel. Lecz... Jest Bambi 2, ale opowiadanie o dalszych losach Bambiego, jak książka Bambi 2 nazwana Dzieci Bambiego, a o jego dzieciństwie po tym, jak jego matkę trafił szlak. Film skupia się na tym, jak to Bambi musi dogadywać się ze swoim tatuchem, który jest cholernie poważny i metodyczny i, jak to typowe dla ojców Disneya, boi się, że coś stanie się jego dziecku. Nie, serio, tak chyba się zachowuje każdy ojciec Disneya. Dodatkowo problemy sprawia jeleń, który uważa Bambiego za rywala. Tak, to ten sam co z jedynki, ale jako dziecko. To jest najlepsza postać z całej tej części. Ma swój charakter znacznie odmienny, kurwa, ma swój charakter znacznie odmienny od Bambiego, no i jest po prostu przesłodki. Animacja tutaj jest jak na sequele Disneya puszczane na DVD, tutaj znowu się powtórzę, powyżej oczekiwań. Stara się nieco emulować jedynkę, ale i tak jest czymś własnym. Na przykład spójrzcie na tą scenę, albo na tą scenę, no to jest po prostu wow.
Bambiemu udaje się coraz bardziej zaprzyjaźniać z ojcem, a nawet dostaje zastępczą matkę, ale jak to jest typowe dla filmów Disneya... Nie, serio, to już naprawdę zaczynamy denerwować. Coś się dzieje i kłóci się z ojcem i zgadnijcie, co się dzieje potem. No po prostu zgadnijcie. Tak więc dochodzi do kolejnego odstrzału kontrolowanego i Ben z Bambi i ojciec stają się przyjaciółmi po tym, jak udaje im się ucieknąć od pistoletów. Film być może nie jest zbyt potrzebny, ale hej, jest całkiem przyzwoity, powiedziałbym. Opowiada o tym, żeby przyjaźnić się z rodzicami i próbować ich zrozumieć. Animacja jest świetna jak na sequel Disneya i mamy nowe, fajne postaczki. Film polecam jako DLC do Bambiego, a najlepiej wygląda, jak się go ogląda w środku jedynki, jakoś tak. To była tyle, jeśli chodzi o tą recenzję. Mam nadzieję, że wam się podobała i słuchajcie mnie. Naprawdę zdudziło mi się już trochę gadanie o tych gównianych, flaszowych kreskówkach. I miejmy nadzieję, że żadna już na moim kanale nie zagości.